Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z panem Mahmudem Khalifą, ambasadorem państwa Palestyny w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, zacznijmy najpierw od ogólnej oceny sytuacji. Jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy, zarówno z perspektywy tych działań wojska izraelskiego, ale też z perspektywy sytuacji humanitarnej? Dzień dobry jeszcze raz. I w ogóle, co się dzieje w Strefie Gazy cały czas, to można opisywać w tym przypadku, jaki padł parę dni temu, kiedy wojsko izraelskie zabił trzech swoich jeńców, którzy uciekli i krzyczyli do żołnierzy po hebrajsku, ratujcie, ratujcie, i nosili białą flagą. I to pan wie, co znaczy biała flaga w takich wydarzeniach, bo mimo to strzelili do nich. To jest po prostu, opisuje cała sytuacja w Strefie Gazy, kiedy Izraelczycy strzelają do każdego człowieka, który ruszy, nieważne, czy to jest kobieta, czy to jest dziecko, czy to jest stary człowiek, czy to jest chory człowiek. I takich przypadków mamy bardzo dużo. Wojsko izraelskie bombarduje wszędzie, gdzie się da. Nie ma jednego centymetra po całej Strefie Gazy, który jest bezpieczny. Wczoraj późnym wieczorem i dzisiaj rano Izraelczycy strzałem czołgowym wysyłali akurat prezent dla dzieci w szpitala Nasera, gdzie ten prezent wydostał po prostu przez czwarte piętro do głowy kobiety, małej dziewczynki, która w ogóle była w tym szpitalu na leczeniu i zginęła natychmiast. A dzisiaj nad ranem to samo bombardowali i wysyłali swoich prezentów do szpitala Ashifa. Więc to nie ma żadnego miejsca bezpiecznego. Izraelczycy strzelają do szpitali, strzelają do szkoły, gdzie ludzie po prostu tam uważali, że to jest bardzo dobre miejsce do schronienia. Ja mogę panu powiedzieć tylko taka mała liczba, gdzie do wczorajszego dnia 278 szkół w Strefie Gazy zostały bombardowane i 65 szkół należących do ONZ, czyli do UNRWA. Więc to Izraelczycy po prostu chcą zostawić Strefę Gazy jako miejsca niemożliwe do normalnego życia. Pojawiły się też informacje o tym, że Izraelczycy zaatakowali kościół katolicki na terenie strefy Gazy. O tym to już mowa inna po prostu. Wojsku, który po prostu strzelał do rannych w szpitalu El Ahli, który należał do kościoła, i do trzeciej, co do najstarszy kościół na całym świecie, to w ogóle można po prostu pomyśleć, że oni mogą wszystkiego bombardować. Tak jak pani redaktor wspomniała, że 2 dni temu w ogóle snajper, to nie było bombardowanie, ale snajper stanął naprzeciwko domu, klasztoru, szkoły, żłobek i kościół łaciński w Strefie Gazy. I to jest, mogę pani powiedzieć, że to jest prawie jedyny, który został w tej chwili, i zaczął strzelać do każdego, co rusza w pomieszczeniu tego kompleksu, i
Zginęło dwie dziewczynki, matka i córka. Panie ambasadorze, mówimy o bardzo trudnej, ekstremalnie trudnej sytuacji humanitarnej. Mówimy o atakach na infrastrukturę cywilną. Pytanie, czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, na przykład chociaż na takie tymczasowe zawieszenie broni, z jakim mieliśmy do czynienia jakiś czas temu? Ten cały czas mówimy o tym, cały czas wysyłamy listów do ONZ, do różnych krajów, między innymi Polska też miał spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i poprosiłem o oddział Polski w tym. Są różne wizyty w naszym regionie. Między innymi ważne osobistości z administracji amerykańskiej. Cały czas mówimy o konieczność zawieszenia broni, żeby ludzie przynajmniej mogli znaleźć coś, co jest im potrzebne. A ja tutaj mówię o wody, ja mówię tutaj o jedzenie, ja mówię tutaj o najważniejsze sprawy, które każdy człowiek potrzebuje w takim przypadku. Niestety dwa głosy cały czas są głosem, który jakby nie widzi, jakby nie słyszy, jakby mówi bardzo dużo. I ja tutaj mam na myśli Stany Zjednoczone i Izrael, który po prostu niestety cały czas robią swoje, ale zatykają swoje uszy i oczy. I niestety do dnia dzisiejszego nic nie słyszymy. Ale wiem, że sytuacja wewnętrzna w Izraelu po mordowaniu tych trzech izraelskich jeńców to jest bardzo ostra i wiem, że w jego korzyść, żeby zachował głowę, Benjamin Netanyahu będzie biegał o zawieszenie broni w najbliższych dniach. O zawieszenie broni, no właśnie, skoro wspominamy o Benjaminie Netanyahu, jakie są cele strategiczne, jakie Izrael zakłada na Strefę Gazy? No bo już widzimy, że te działania odwetowe to chyba nie jest, nie tylko o to chodzi. Mamy kompletne wyniszczenie infrastruktury i po prostu miejsca do życia dla Palestyny. Jakby pan określił te cele? No i wspomniał pan tutaj ewentualnie o rozwiązaniu jakimś dyplomatycznym, tak? Czyli że te naciski wewnętrzne będą tak silne, że Izrael po prostu będzie musiał pójść na jakiegoś rodzaju ugodę czy układ. Wie pani, ja tutaj cały czas mówię o rozwiązaniu politycznym, dyplomatycznym, bo przez tych ataków na Strefę Gazy czy na zachodnim brzegu, w Dżeninie, w Nablusie, w Tulkarm, wczoraj w Hebronie i w Tubasie, to po prostu nic się nie da. Po prostu siedzi nienawiść i tylko. I myślę, że w korzyść całego regionu i w korzyść też Stanów Zjednoczonych, właśnie aby doprowadzić do rozwiązania, całkowitego rozwiązania tego całego konfliktu, ponieważ w tej chwili, co widać, że scenariusze, tak jak parę razy tu już mówiłem, są otwarte i tutaj w żadnym wypadku nie można mówić ani, że Izrael wygra tej wojny, ani Palestyńczycy wygrają tej wojny, ponieważ tutaj, tak jak powiedziałem parę razy też, to nie jest wojna, to jest po prostu okupacja i to jest cały czas bombardowanie cywilów, ożywanie różnych rakiet, różnych po prostu bomb w Strefie Gazy, między innymi białego fosforu, i dlatego tutaj mowa o prawie już 20 tysięcy
Ofiar wśród cywilów 70% to stanowi to kobiet i dzieci. Dlatego tutaj mówimy, że naprawdę najwyższy czas, żeby ONZ, żeby Narodów Zjednoczonych i Rada Bezpieczeństwa działały. To fakt, że są wyjazdy różnych ministrów spraw zagranicznych w regionie, fakt, że odbywa ten komitet arabsko-muzułmański, ministerialny komitet arabsko-muzułmański w różnych krajach, między innymi też w Stanach Zjednoczonych odbył różne rozmowy na temat zakończenie tej wojny, zakończenie tego konfliktu, bo to jest najwyższy czas i ja myślę, 75 lat okupacji to wystarczający czas, żeby zacząć myśleć o działaniu. Panie ambasadorze, jeszcze na koniec, to już ostatnie pytanie. Gdzieś oczywiście sytuacja, skrajnie trudna sytuacja w Strefie Gazy przyćmiewa to, co dzieje się na zachodnim brzegu. A przecież tam także dochodzi do łamania praw Palestyńczyków, którzy mieszkają. Jak wygląda sytuacja na zachodnim brzegu? To nie różni się dużo od tego, co się dzieje w Strefie Gazy, tylko tam jest bombardowanie, ciągłe bombardowanie w różnych miast i dzielnic w Strefie Gazy i tak jak opisała Financial Times, gdzie prawie 68% Strefy Gazy całkowity jest zniszczony. I tak jak pani wspomniała, że po prostu oni odjeżdżają specjalnie i strategicznie według strategii wojskowej izraelskiej niszczenia infrastruktury i tego samego robią na zachodnim brzegu. Więc tutaj mowa i taki dylemat, powiedzmy, czy Izrael naprawdę szuka pokojowego rozwiązania, ponieważ jeżeli odejdzie na zachodnim brzegu i odejdzie w strefie gazy, to jest po prostu odjeżdżanie wszystkiego. I tak jak właśnie Benjamin Netanyahu parę dni temu wspomniał i mówił, że w ogóle dla niego to jest koszmar myślenia o rozwiązania pokojowego. Koszmar jest, że obok niego będzie istniało państwo palestyńskiego. Dlatego tutaj chcę panie po prostu przypomnieć, że w ogóle osoba, która była za tym, że zabiła właśnie niektórych po prostu osadników, zabili generała Rabina, to właśnie sam Netanyahu. Dlatego tutaj mówimy, że w tej chwili cały czas siedzi we władzy w Izraelu to ludzie, którzy mają fanatyczne pomysły i którzy po prostu nie mają ani możliwości rozwiązania pokojowego, ani możliwości też myślenie o mieć dobrych sąsiadów obok siebie. On po prostu myśli o okupowaniu teren, wysiedlenia Palestyńczyków i myśli, że to będzie po prostu ten konflikt rozwiązany. Ale w żadnym wypadku to jest po prostu sytuacja, która wymaga ludzi, którzy będą odważnych do takich rozwiązań po prostu pokojowych. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Mahmud Khalifa, ambasador państwa Palestyny w Polsce, był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.